Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz instytucji wdrażających program Kapitał Ludzki w regionie podsumowali kolejny etap jego realizacji. Do tej pory w województwie świętokrzyskim ze środków przeznaczonych na podnoszenie wiedzy i umiejętności skorzystało ponad 100 tysięcy osób. Wartość wszystkich projektów przekroczyła 820 milionów złotych, dzięki czemu znaleźliśmy się w krajowej czołówce pod względem zaawansowania w realizacji programu. Cieszymy się bardzo i tutaj słowa uznania od zarządu województwa dla naszych jednostek wdrażających, bowiem to miejsce czy ta lokata w skali kraju cieszy, a z drugiej strony świadczy o tym, że potrafiły nasze jednostki, potrafiliśmy jako samorząd znaleźć tutaj odpowiednie formy, odpowiednie ścieżki, odpowiednie mechanizmy, aby w jak najkrótszym czasie można z tymi środkami dotrzeć już bezpośrednio do ludzi, którzy znaleźli się niejednokrotnie nie ze swej winy w bardzo trudnej sytuacji. Dzięki dużej aktywności województwa świętokrzyskiego w realizacji projektów, oprócz planowanych na ten rok ponad 270 milionów złotych, region pozyska także dodatkowe środki. Województwo świętokrzyskie znajduje się w czołówce, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków w komponencie regionalnym naszego programu. Dzięki temu, że zajmuje 6. miejsce pod względem kontraktacji i wydatkowania, uzyska z tego tytułu dodatkowe środki, które będziemy przyznawać w najbliższym czasie, czyli w 2011 roku. To jest dodatkowe 30, prawie 5 milionów euro, które dzięki efektom dotychczasowym województwo świętokrzyskie osiągnęło. Podczas spotkania Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zawarło symboliczną tysięczną umowę na realizację projektu utworzenia klubu integracyjnego w Kielcach dla osób słabowidzących i niewidomych. Integracja społeczna to jednak nie jedyna dziedzina, która skorzystała ze środków unijnego programu Kapitał Ludzki. Zbliżamy się praktycznie do 70% realizacji, że pozostało nam jeszcze około 400 milionów złotych globalnie do wykorzystania. Ale możemy już mówić o efektach, możemy mówić o tym, że blisko 8 tysięcy dzieci przedszkolnych skorzystało z pomocy, że ponad 30 tysięcy uczniów szkół, gimnazjów mogło skorzystać z zajęć pozalekcyjnych, że szczególnie uzdolniona młodzież, prawie 400 osób mogło skorzystać ze stypendiów. To jest ten obszar szkolny. Możemy tutaj mówić i podkreślać te działania, które były realizowane tutaj za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a szczególnie te obszary, które pomogły zaktywizować, pomóc, umożliwić znalezienie swojej ścieżki czy drogi życiowej dla osób bezrobotnych. To szczególnie cieszące się pomocą samozatrudnienie. Przecież w poprzednim roku cieszyło się ono bardzo dużym zapotrzebowaniem. Wiele osób skorzystało z tego, zostały przyjęte i opracowane programy. To pomoc dla rozpoczynających pracę przez powiatowe urzędy pracy, to doskonalenie, kształcenie, to wspomaganie również zakładów pracy, które chciały podnieść poziom wykształcenia swoich pracowników. Należy również wspomnieć o programie 45+ i wszystkich tych działaniach, które umożliwiły kobietom podjęcie czy powrót do pracy. Myślę, że to te działania, które oceniamy pozytywnie, to jest ta baza, na której będziemy budować i kreślić, czy nakreśliliśmy już wstępne plany działania na najbliższy rok i najbliższą perspektywę.